rozkład tygodniowy na ostatni tydzień lipca od 26 od 26 lipca do 1 sierpnia. Zobaczmy, co przyniesie nam następny tydzień. Na co mamy uważać, na co mamy zwrócić uwagę, jakie wskazówki da tarot. Witam serdecznie wszystkich Państwa w niedzielę na moim kanale Orakel Miłości u Loeli. Mam nadzieję, że u Państwa również świeci słońce, tak jak u mnie. Zasubskrybujcie mój kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, byśmy widzieli się częściej na moim kanale, byś dostawała wszystkie darmowe wróżby na różne, rozmaite tematy i horoskopy. W następnym tygodniu będą horoskopy na miesiąc sierpień dla wszystkich znaków zodiaku. Również robimy tutaj rytuały. Teraz z okazji pełni księżyca możecie Państwo robić codziennie do końca miesiąca, do właśnie 31 lipca będą jeszcze bardzo silne energie pełni księżyca, więc codziennie można robić rytuał przyciągania miłości, który znajdziecie na moim kanale pod playlistą rytuały, afirmacje. Także z różową świecą lub zieloną świecą, lub można obie świece wykorzystać, należy robić te rytuały właśnie w tej energii pełni księżyca. Dobrze, kochani, zobaczmy, co dzisiaj mówi tarot, jak przemawiają do nas karty, co pokażą nam, jakie tendencje właśnie są na następny tydzień. Więc wyciągnęłam 7 kart tarota na każdy dzień tygodnia, 5 kart tarota na dni robocze i 2 karty tarota na weekend. Więc zobaczmy, kochani, w poniedziałek księżyc. Jakieś widocznie sprawy ukryte, tajemnicze przed Wami być może wyjdą na jaw. Być może coś się dowiecie, co było ukryte, co było pod osłoną nocy, czego właśnie nie wiedzieliście. Także tutaj należy w poniedziałek być bardzo jakby czułym na rozmaite sprawy. I kochani, chodzi o to, że w poniedziałek możecie też mieć ewentualnie jakieś lęki, ponieważ księżyc mówi o lękach, które są jakieś pomieszane z Waszymi uczuciami, emocjami, jakieś może złe sny, może ciężko Wam ostatnio spać lub śnicie właśnie coś złego, jakieś koszmary senne macie. Być może, nie wiem, macie jakieś lęki egzystencjonalne lub lęki związane z partnerem, lęki związane z Waszą relacją. Być może macie głęboką intuicję, że jest coś właśnie ukrytego przed Wami, czego jeszcze nie wiecie. Być może macie jakieś przeczucia odnośnie na przykład do partnera, do związku, że coś jest nie tak, że coś jest nieklarowne. No i właśnie wsłuchajcie się w poniedziałek w Waszą głęboką intuicję, ponieważ ona właśnie jest tutaj przedstawiona na tej karcie. Są uczucia, emocje, jest lęk, intuicja, sekrety, niejasne sprawy, też niepewny czas, jakiś taki niepewny dzień, niepewność sytuacji. Być może też będziecie zazdrośni, zazdrosne w ten dzień, właśnie takie uczucia jak zazdrość, niepewność, lęki są tutaj charakterystyczne dla tej karty. Być może będziecie jakieś niepewne jutra, będziecie bardzo wrażliwe w ten dzień.
Także proszę wsłuchać się we wszystko, ponieważ być może dostaniecie jakieś informacje, które Wam właśnie już intuicja podpowiada, coś, co już czujecie, czułyście, wyjdzie na światło dzienne. Być może właśnie też tęsknicie za czymś. To jest też karta tęsknoty. Być może w poniedziałek właśnie będziecie emocjonalne, sentymentalne, będziecie coś wspominać i za czymś lub za kimś tęsknić. Także kochani, taki jest poniedziałek, pełen uczuć, emocji, jakichś przeżyć, tęsknoty, lęków, głębokiej intuicji. Zobaczmy we wtorek. We wtorek, kochani, jest sąd. Sąd mówi tutaj o wyjaśnieniu jakichś spraw. Jeśli macie we wtorek jakieś sprawy do załatwienia, na przykład napisanie jakiegoś pisma sądowego, urzędowego, wniesienie wniosku o coś, napisanie do urzędu o coś, o pieniądze, o nie wiem, o zasiłek, o jakiś fundusz pomocy, proszę zrobić to we wtorek, ponieważ będzie podjęta jakaś sprawiedliwa i pozytywna decyzja w Waszej sprawie, decyzja urzędowa, rozpatrzenie Waszych spraw urzędowych. Ta karta mówi właśnie też o decyzjach, o dobrze przemyślanych i poprowadzonych różnych decyzjach, realizacji różnych Waszych decyzji, które są dobrze przemyślane. Ta karta mówi również o balansie, o sprawiedliwości, o tym, że musicie we wtorek właśnie wziąć sprawy w swoje ręce i że we wtorek właśnie musicie wszystkie sprawy załatwiać z dużą odpowiedzialnością, przemyśleniem. Tak? Czyli wszystkie, pamiętajcie, sprawy sądowe, urzędowe, załatwiania różnych rozmaitych spraw najlepiej przesunąć na wtorek, ponieważ będzie zadowalający lub sprawiedliwy, satysfakcjonujący rezultat. Jakiś rezultat, który będzie fair, jeśli nawet on nie będzie jakiś, nie wiem, no bardzo super, ale będzie fair. Tutaj ta karta mówi też o partnerstwie w tym sensie, że jeśli macie oczywiście jakieś sprawy do wyjaśnienia, przegadania, przeanalizowania, podjęcia jakichś decyzji a propos związku, zróbcie to we wtorek, ponieważ we wtorek będziecie mogli się dobrze dogadać, podjąć jakieś kompromisy, podjąć jakieś decyzje. We wtorek również możecie podjąć decyzję o zaręczynach, o ślubie czy o rozwodzie. Takie właśnie sprawy, no powiedzmy milowe kroki w Waszym życiu, które są związane z urzędem, z legalizacją związku, no lub z rozwodem, czyli sprawami sądowymi, są właśnie tutaj we wtorek korzystne dla Was. Bądźcie jednakże prawdomówni do siebie, w stosunku do siebie. Mówcie właśnie o sprawach w sposób harmonijny, zbalansowany. Bądźcie sprawiedliwi w stosunku do siebie. Postarajcie się właśnie o taki balans tej rozmowy. To jest właśnie ważne, ponieważ widzicie tutaj tą wagę. Waga jest oczywiście symbolem sądu, sprawiedliwości, również balansu, prawda? Harmonii, sprawiedliwość, więc sprawiedliwych decyzji i tak dalej. Więc pamiętajcie, kochani, o tym we wtorek. Co będzie w środę, kochani? W środę macie jakąś pauzę. W środę myślicie tutaj o jakiejś pauzie, jakimś wycofaniu się, spokoju, relaksie, przemyśleniu na nowo jeszcze raz spraw, spokój, jakieś takie trochę przemęczenie, wyczerpanie. Potrzebujecie spokoju, potrzebujecie dystansu do pewnych spraw. Musicie też mieć cierpliwość, by sprawy właśnie, które być może załatwiliście tutaj we wtorek lub o których się dowiedzieliście w poniedziałek, by właśnie jakby posegregować sobie w mózgu,
tutaj potrzebujecie właśnie troszeczkę się wycofać, pobyć sami. Właśnie nie chcecie być aktywni, nie chcecie żadnych tu aktywności podejmować. Chcecie mieć czas dla siebie. I tutaj być może no nawet troszeczkę, jeśli ktoś ma jakieś tej choroby, czy coś, nie wiem, jakieś dolegliwości, to być może jest to taka pauza też, by nabrać sił, naładować baterii, nie wiem, wyzdrowieć lub troszeczkę, jeśli jesteście przemęczeni, to by po prostu się znów pozytywnie naładować swoją, jak już mówiłam, akumulator, by znowu być gotowym do działania. Może tu wystąpić jakiś stan chorobowy, ewentualnie właśnie w środę, gdzie będziecie zmuszeni się wycofać z wszelkich aktywnych jakichś tu działań. Ta faza jednak będzie krótka. Tutaj w karcie Tarota mówi ona tylko o 4 godzinach, 4 miecze, 4 godziny, więc to jest jakaś krótka faza takiego spokoju, takiego jakby no jeszcze raz ułożenia sobie spraw, bo widzimy tutaj bardzo porządne ułożenie sobie spraw. Być może macie jakieś koma sercowe, jakieś sprawy w związku, które musicie jeszcze raz przemyśleć, do których musicie się zdystansować, by podjąć dalej jakieś dobre, pozytywne decyzje. W czwartek jesteście tutaj w energii eremicy, czyli to jest pustelnik. Pustelnik jest kartą szczególnie singli i szczególnie charakteryzuje żywioł ziemski, takim jak jest znak zodiaku Panna. Jest to osoba samotna, czyli single, która samotnie szuka tutaj drogi, czyli rozwiązań jakichś spraw, jakichś właśnie tutaj, no, dalszej drogi życia, dalszej drogi, co ma zrobić, gdzie ma pójść, jaką decyzję ma podjąć. Jest to osoba głęboko myśląca, nie jakaś powierzchowna, tylko właśnie szukająca w głębi jakieś tutaj rozwiązania problemów. Jest to osoba mądra, także w takiej energii będziecie w czwartek poprzez swoją mądrość i doświadczenie i właśnie głębsze przemyślenia spróbujcie znaleźć rozwiązania na jakieś tam trudne odpowiedzi, trudne sprawy czy jakieś Wasze problemy. Tak jak mówię, tutaj jest też kontynuacja od środy właśnie, żeby być samemu, by przemyśleć, by się konkretnie zastanowić nad rozwiązaniem spraw. Być może właśnie tutaj na początku tygodnia, tak jak mówiłam, wyjdą jakieś sekretne sprawy, we wtorek jakieś sprawy urzędowe i środa, czwartek jest właśnie tutaj na szukanie rozwiązań właśnie konkretnych. Także trzeba się najpierw, tak jak mówiła karta środowa, zdystansować, wyciszyć i w czwartek podjąć jakieś konkretne też decyzje. Tak, ale na spokojnie, opanowanie, wstrzymać się od jakichś tam, no nie wiem, wybuchów emocjonalnych, tylko spokojnie tutaj znaleźć rozwiązania swoich spraw. Tutaj czwartek jest to spokojny dzień, bez jakiejś tutaj akcji, właśnie tak jak mówiłam, bardziej taki dzień sam ze sobą, gdzie właśnie zostawiamy jakieś tam stare sprawy i staramy się znaleźć właśnie jakieś nowe rozwiązania, nowe drogi, nowe pomysły. Przede wszystkim zaletą tej karty jest spokój. Spokój wewnętrzny, balans, spokój, czyli w czwartek wszystkie sprawy, niezależnie jakie to by burzliwe sprawy były, odnajdźcie w sobie wewnętrzny spokój, by podjąć po prostu rezolutnie, jak to się mówi, rozsądnie, jak najlepiej właśnie tutaj jakieś decyzje, działania. Następnie w piątek karta gwiazdy. Kochani, karta gwiazdy, pomyślność, oczywiście nadzieja
na pomyślne właśnie rozwiązanie problemów, na dobry przebieg spraw, na rozwiązanie, czyli wyjaśnienie, klarowność wszystkich spraw. Tutaj ta karta mówi w piątek o sukcesie, szczęściu, wiarze, będziecie mieli wiarę w to właśnie, że te sprawy dobrze się potoczą. Będziecie mieli nową nadzieję, to jest przede wszystkim karta nadziei, że wszystkie rzeczy, sprawy, problemy, projekty, pomysły rozwiną się właśnie we właściwym kierunku, jaki sobie tutaj wymarzyliście, obmyśleliście właśnie w środę, w czwartek. W piątek znów jest nadzieja, czyli wasze pomysły, wszystko to, co wymyśliliście, jest pod dobrą gwiazdą, czyli potoczy się pomyślnie. Nawet ta karta mówi o tym, że też sprawy potoczą się lepiej niż myślałeś. Te sprawy stoją właśnie pod dobrą gwiazdą. Jesteście też chronieni przez wszechświat. Ta karta rokuje ewentualnie też na właśnie jakąś nową lub, no nie wiem, gorącą, piękną miłość. Także wszyscy ci, co szukają partnera, partnerów, szczególnie dla singli, idźcie w piątek na randkę lub szukajcie właśnie tutaj, czy w internecie, czy właśnie w jakichś tam, no, jakimiś innymi sposobami jakiegoś partnera i sprawy w piątek mogą potoczyć się właśnie pomyślnie. Jest nadzieja na coś właśnie pięknego, wspaniałego. Jest nadzieja na szczęśliwą przyszłość, na miłość pod dobrą gwiazdą. Jest również właśnie tutaj takie rokowanie tej karty na szczęście, które rozwinie się, tutaj ta karta, jeśli chodzi o czas, w 17 godzin, 17 dni, 17 tygodni lub 17 miesięcy, czyli rezultaty właśnie waszych poczynań w piątek mogą przynieść długotrwale jakieś dla was korzyści, dobre rozwiązanie tych właśnie spraw. Teraz, kochani, w weekend. Zobaczmy, co jest w weekend. W weekend tutaj mamy, kochani, kartę w sobotę 9 buław. 9 buław, kochani, to karta znowu takiego troszeczkę lęku, bronienie swoich racji, bronienie swoich wszystkich tutaj dóbr, które posiadamy. Jakby taka pozycja wojownika, również znowu samotny wojownik, który stoi i broni tego, co ma. Również też broni swoich wartości, priorytetów. Czuje się jakiś zagrożony i czuje jakiś taki lęk przed otoczeniem, przed ludźmi, przed wrogością ludzi. Nie ufa właśnie wszystkim ludziom. I ma też lęk jakby przed dużymi zmianami w swoim życiu. Trzyma się właśnie tych starych, różnych tutaj wartości, dóbr. Nie chce jakby do siebie też dopuścić ludzi, coś nowego, prawda, jakieś zmiany. Nie chce tego do siebie dopuścić, ponieważ właśnie ma jakiś lęk. Też lęk przed stratą czegoś, co już sobie wywalczył i posiada. To jest też taki samotny wojownik, który właśnie broni tego, co posiada. Czyli należy w sobotę uważać, by nie dopuścić do siebie jakichś ludzi, którzy są ewentualnie, nie wiem, no, szkodliwi dla was, negatywni, którzy są no, pasożytami, którzy wam szkodzą. Czyli bronić swojej prywatności, bronić swoich tutaj wartości, priorytetów, postawić granice i po prostu trzymać się swoich również jakichś tutaj przekonań, tak? I chronić swoją własną prywatność, by osoby jakieś takie nieproszone wchodziły w wasz teren, tak? Wchodziły w waszą aurę, w waszą energię. Brońcie również swojej energetyki dobrej, tak? By ktoś wam właśnie nie przyszedł w sobotę, nie zabrudził waszej energetyki, nie stworzył właśnie jakiejś takiej aury, która będzie dla was toksyczna. Więc no tutaj jest taki też jakby, jeśli chodzi o związki,
to taki lęk przed nowym zranieniem. Jeśli tutaj przyjdzie jakiś powracacz, tak, jakiś, nie wiem, eks, czy właśnie jakiś partner, który was już zranił, na pewno jesteście w sobotę znowu pełne lęku, czy to nie stanie się jeszcze raz, więc macie lęk przed ponownym zranieniem, tak? Poprzez tego właśnie powracacza, partnera, ewentualnie manipulatora lub toksyka. Trzeba uważać właśnie, by nie dopuścić takie osoby do swojej tutaj, do swojego środowiska, do swojej tutaj właśnie aury, by te osoby właśnie, tak jak już wspomniałam, nie zraniły was po prostu. W sobotę będziecie sceptyczni, pełni jakichś takich, nie wiem, podejrzeń, lęków. Nie chcecie być znowu ofiarą jakiegoś związku, nie chcecie cierpieć. Czujecie zagrożeni się właśnie poprzez tego ewentualnie powracacza, który wam ciągle miesza. Także brońcie swoich wartości i priorytetów, brońcie swojej prywatności, postawcie granice, poza którą nie dopuśćcie właśnie ludzi, którzy wam szkodzą, czy z przeszłości, czy nowych, czy jakichś nieproszonych. To jest sobota. Brońcie swojej prywatności w sobotę, swoich właśnie tutaj dóbr. I w niedzielę, kochani, król monet. Król monet, oczywiście osoba bardzo silna osobowość, pewna siebie, dobry przedsiębiorca, biznesmen, dobry ojciec, partner, kochanek. Osoba, która myśli materialistycznie, która lubi status, która stawia sobie wysokie poprzeczki. No, jeśli będziecie wy w tej energii, to wszelkie jakieś plany tutaj zawodowe, plany, projekty, nowe umowy, zaplanujcie, kochani, w niedzielę. Jeśli chodzi o wasze finanse, kredyty, nie wiem, kupno immobili, kupno, znaczy jakieś tam, nie wiem, hipotekę, leasing i tak dalej. Wszystko to obmyślcie, zaplanujcie, czy podpiszcie, czy wyślijcie właśnie w niedzielę, ponieważ przyniesie to dobre korzyści materialne. Bądźcie również tutaj mocni, pewni siebie, twardzi w różnych tutaj pertraktacjach, tak? W rozmowach. Umawiajcie terminy w niedzielę, być może to wszystko jest teraz możliwe online, więc można to też zrobić w niedzielę, by umówić wszelkie terminy dotyczące jakichś finansowych lub zawodowych spraw, waszych nowych projektów, czy związanych z awansem, z podwyżką, z jakimś finansowym tutaj planem. Wszystko to właśnie planujcie i już organizujcie, czy wysyłajcie w niedzielę, ponieważ przyniesie to sukces. No, król monet, no to jest absolutny sukces finansowy, biznesowy, zawodowy, absolutny tutaj, no knala, powiedzmy, no wow, bam, tak, bingo. Więc, kochani, też jeśli chodzi o wasze jakieś pertraktacje nowych kontraktów czy nowych finansowych spraw, bądźcie klewa, bądźcie solidnie przygotowani. Więc jeśli macie jakieś rozmowy kwalifikacyjne, to tutaj w niedzielę należy się bardzo solidnie przygotować do tych rozmów, bardzo rzetelnie, tak? Też być może zasięgnijcie rady u właśnie osoby takiej, którą jest król monet, czyli jakiejś osoby doświadczonej, która ma sukces finansowy, zawodowy, czy jakiegoś doradcy, prawda, jakiegoś profesjonalnego doradcy. Zróbcie terminy, szybko wszystko rozporządźcie właśnie w tę niedzielę, by to zaowocowało w najbliższym czasie, w najbliższych dniach. W każdym bądź razie tutaj należy być w tej energii cały czas właśnie dobrego przedsiębiorcy, biznesmena, załatwienia swoich finansowych spraw. Doradzić się proszę z różnych stron. Także ta karta rokuje na długotrwały sukces, jeśli właśnie w niedzielę tutaj zrobicie jakieś, no, dobre kroki, tak, w kierunku właśnie biznesowo, finansowo, zawodowym,
Także będziecie tutaj przekonujący, musicie być też pracowici, praktycznie myśleć, profesjonalnie się przygotować, konsekwentnie dążyć do celu, realistycznie oceniać swoje kompetencje, musicie być zdyscyplinowani, musicie realistycznie myśleć, czyli realistycznie stąpać po ziemi. Musicie być dobrego, mieć dobre nastawienie, pozytywnie myślące o swoim sukcesie finansowym i zawodowym. Musicie być wierni swoim przekonaniom, swoim celom. Także musicie też myśleć o swoich finansach, czyli cenić się swoje kompetencje, nie podpisywać żadnych kontraktów, które są jakieś tam byle jakie, prawda? I ta karta, jeśli będziecie mieli do czynienia ewentualnie z osobą taką silną, który jest biznesmenem, no ma sukces zawodowy, królem będzie właśnie monet, to jest to osoba spod znaku panny lub panny byka lub koziorożca. Być może Wy jesteście tymi znakami zodiaku lub będziecie mieli do czynienia z takimi oto znakami zodiaku i właśnie wtedy jest ta karta dobrze rokująca dla Was. Wtedy po prostu tak zaplanujcie swoje działania, by poszły właśnie na tutaj tory zawodowo-finansowe, prawda? Ponieważ tutaj właśnie ta karta rokuje absolutny sukces w tych sprawach. Kochani, to jest właśnie czytanie na następny tydzień, ostatni tydzień lipca. I widzimy tutaj różne, rozmaite właśnie tendencje. No nie wiem, jakieś tajemnice, jakieś lęki, intuicja. W poniedziałek tutaj znowu jakieś sprawy urzędowe, wycofanie się, przemyślenie różnych swoich spraw, planów, by nabrać siły na właśnie nowe działania, projekty, na nowe decyzje. W piątek nadzieja na pozytywne załatwienie i na pozytywny rozwój spraw. Jakieś sprawy potoczą się bardzo pomyślnie. W niedzielę trzymajcie się swoich wartości, brońcie swoją prywatność, nie dopuszczajcie jakichś toksycznych tutaj powracaczy, toksycznych ludzi, którzy Wam mogą tu zaszkodzić i zaburzyć Wasz spokój, Waszą prywatność. No i w niedzielę podjęcie nowych, jakichś finansowych i zawodowych tutaj decyzji. To było takie krótkie reasumé. Na następny tydzień, kochani, życzę Wam pięknego tygodnia, wspaniałych sił, pozytywnego myślenia i rozwiązania wszystkich Waszych spraw, czy związkowych, czy właśnie finansowych, zawodowych, oczywiście pomyślnie. Dziękuję serdecznie, życzę udanego tygodnia, do usłyszenia, kochani, już niedługo.